Justyna Smolińska, dzień dobry, witam w studiu na Europejskim Forum Nowych Idei. Razem ze mną w studiu Magdalena Kotlarczyk, dyrektor krajowa Google Poland. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tematu, który ostatnio grzeje, mówiąc wprost, najmocniej, czyli sztuczna inteligencja. W moich rozmowach ta sztuczna inteligencja najczęściej przewija się w tematach związanych z rynkiem pracy. W tematach dotyczących tego, kto straci stanowisko, które zawody mogą odejść w niepamięć, którzy pracownicy mogą spać spokojnie, są bezpieczni, ich posady zostaną zachowane. Jakie zawody przyszłości powstaną w związku z rozwojem sztucznej inteligencji? Czy sztuczna inteligencja to tylko w kontekście rynku pracy, czy jednak ona ma wpływ szerszy na całą gospodarkę? Po pierwsze, to bardzo dobrze, że rozmawiamy o sztucznej inteligencji, że rozmawiamy o niej coraz więcej, bo rzeczywiście jest to innowacja, która zmieni naszą rzeczywistość. Zmieni wszystko, wszędzie i tak naprawdę mamy pewnie takie wrażenie, że zmienia się wszystko, wszędzie i naraz. Więc po pierwsze, tak, sztuczna inteligencja zmieni każdy aspekt naszego życia, tak jak zmienił internet. Ale ponieważ jest to kolejna rewolucja technologiczna, którą przeżywamy, to my już wiemy, jak o niej myśleć i jak się na nią przygotować. Przygotować się na nią w pierwszej kolejności mogą ci, którzy chcą ją zrozumieć. W związku z tym, tak jak internet zmienił większość zawodów, dzisiaj na panelu zadałam takie pytanie publiczności, czy ktoś z Państwa dzisiaj nie korzysta w swojej pracy z internetu? Nikt nie podniósł ręki. Pewnie nie dlatego, że byli nieśmiali, tylko dlatego, że taka osoba się nie znalazła. Dokładnie. A 25 lat temu, gdybyśmy tą rozmowę przeprowadzali, to tu już byłaby dokładnie taka sytuacja, jaka jest dzisiaj ze sztuczną inteligencją. Wkrótce zobaczymy, że ta sztuczna inteligencja zawita, albo my ją nawet zaprosimy do naszego życia, czy prywatnego, czy zawodowego, dlatego że ona nam w pierwszej kolejności powinna pomóc, powinna zwiększyć naszą produktywność, powinna przyspieszyć naszą pracę. I rzeczywiście pod tym względem zmieni wiele zawodów, ale to, jak wskazują to, co widzimy w różnego rodzaju raportach, to widzimy, owszem, procenty zawodów, które zostaną zmienione, nie wiem, 61% w jednym raporcie, w drugim, że 5% zawodów zniknie i tak dalej, i tak dalej. I takie raporty się jeszcze będą pojawiać. Natomiast ja zachęcam do tego, żeby się przyjrzeć tak praktycznie, co to może oznaczać. Czy są na przykład zawody, które chcemy, żeby zniknęły, i czy sztuczna inteligencja może pomóc, żeby te zawody wyeliminować? Wszystkie zawody niebezpieczne. Wszędzie tam, gdzie jest zagrożenie zdrowia i życia człowieka. Czy sztuczna inteligencja może tam zastąpić człowieka, żeby on zaczął wykonywać pracę, która jest bezpieczną pracą? Przykład: segregacja odpadów radioaktywnych. To jest praca, którą ja uważam, że bardzo dobrze będzie, jeżeli ta praca przestanie istnieć. Będą natomiast zawody, które i tak będzie z większością zawodów, które skorzystają z takiego turbo doładowania sztucznej inteligencji. Tutaj lubię podawać przykład, i wszyscy na tym skorzystamy, lubię podawać przykład radiologa. Radiologów mamy za mało. Mamy październik, miesiąc walki z rakiem piersi, więc tutaj przypominamy wszystkim paniom, że warto na mammografię się udać. Te z nas, które pójdą na mammografię, będą pewnie czekały 2-3 tygodnie na wynik badania. Wyobrażam sobie, że z pomocą sztucznej inteligencji, która przeczyta wynik mammografii, skan mammograficzny, podpowie radiologowi, które zmiany są takimi zmianami, nad którymi on czy ona może się pochylić. I wyobrażam sobie, że kiedyś może być tak, że wynik mammografii, dlatego że zawód radiologa jest turbo doładowany sztuczną inteligencją, będę mogła otrzymać za chwilę po zakończeniu badania. I tutaj bym upatrywała
tej pomocy sztucznej inteligencji w takim turbodoładowaniu niejednego zawodu. No właśnie, ale mówimy cały czas o sztucznej inteligencji w kontekście rynku pracy, a jaki ona może mieć wpływ na inne segmenty, sektory gospodarki, inne gałęzie? Mamy już w tej chwili dostęp do danych, do raportów, które pokazują taki wpływ makro. W raporcie, który my zleciliśmy, raport ten pokazuje, że jeżeli Polska wykorzysta potencjał generatywnej sztucznej inteligencji, może w ciągu najbliższej dekady dodać aż 8% PKB. To jest dużo, to jest realnie 50-55 miliardów euro rocznie. To jest po prostu kwota, o którą warto zawalczyć, bo o ile rankingi PKB prezentują się ładnie w tabelkach, to im wyższe PKB, tym realnie bardziej zamożne społeczeństwo, tym lepsza jakość życia Polek i Polaków. Więc to jest skala makro, ale oczywiście poszczególne branże w tej chwili, w obliczu tej rewolucji, zastanawiają się, gdzie tą sztuczną inteligencję wykorzystać. Proces produkcji, logistyka, zarządzanie finansami, wszędzie tam, gdzie procesowanie dużej ilości danych ma miejsce, tam w pierwszej kolejności zobaczymy ten wpływ sztucznej inteligencji, ale znowu skorzystają na tym ci, którzy będą chcieli zrozumieć, na czym to polega, zrozumieć, gdzie mogą być te benefity, i tym samym jakby przyjąć je do swojego biznesu. No właśnie, a jak polski biznes radzi sobie z nowymi technologiami? Dzisiaj rano w studiu była Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich, która mówi, że to, co chyba każdy z nas zauważa zresztą, że polski sektor bankowy jest jednym z najbardziej innowacyjnych w Europie. A jak radzą sobie inne przedsiębiorstwa i jak radzą sobie te małe i średnie przedsiębiorstwa na tym polu? Tak, my widzimy, że małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli tak naprawdę większość polskiej gospodarki, bo stanowią one ponad 50% polskiego PKB, dobrze reagują na technologię, która jest dobrą technologią. Tak? Podobnie zresztą jak polscy konsumenci, tam gdzie ta technologia jest dobra i ona pomaga, a nie przeszkadza, lubią innowacje. Dobre innowacje. Polacy lubią dobre innowacje, bo proszę zwrócić uwagę, wspomniała pani redaktor o sektorze bankowym. Absolutnie, płatności w Polsce są jednym z najbardziej innowacyjnych zjawisk. W Polsce, jeżeli nie płacimy gotówką, to w 99% płacimy zbliżeniowo. To jest nowoczesna forma płatności. Dla porównania, w Niemczech to jest raptem 49%, przy czym jest to skok z 14 do 49 w ciągu przez te pandemiczne lata, kiedy wiadomo, ta gotówka nie była aż tak polecana. Więc jest wiele takich przypadków, gdzie rzeczywiście dobra technologia w rękach Polaków, czy polskich firm, czy Polek i Polaków po prostu jest, staje się elementem ich codzienności. Porozmawiajmy trochę, skoro już jesteśmy przy tym polskim biznesie, o konkurencyjności i o raporcie Mario Draghiego. Przed wejściem do studia chwilę porozmawiałyśmy. Raport skupiający się głównie na konkurencyjności Europy. Czy sztuczna inteligencja i nowe technologie w ogóle, nowe rozwiązania są w stanie trochę zwiększyć tę konkurencyjność Europy względem między innymi Stanów Zjednoczonych czy Azji? No bo jednak największe światowe innowacje od jakiegoś czasu powstają tylko w tych dwóch regionach świata, czyli w Azji i w Stanach Zjednoczonych. Czy Europa ma szansę z nimi walczyć i czy te nowe technologie tej Europie pozwolą się, mówiąc kolokwialnie, wybić? Ja mam taką nadzieję, natomiast rzeczywiście raport Draghiego był takim zimnym prysznicem dla Unii Europejskiej, bo chyba pokazał coś, o czym trochę wiedzieliśmy, ale zobaczyć to w tak prominentnym raporcie 380-stronicowym, to już co innego i to chyba nas zabolało i dobrze.
Otrzeźwiło na pewno. Otrzeźwiło troszeczkę, czyli z jednej strony mamy raport, taką diagnozę, a z drugiej strony rzeczywiście stoimy u progu wielkiej szansy, dlatego że sztuczna inteligencja może to zmienić, może tą konkurencyjność przyspieszyć. I oczywiście chciałabym mówić, znaczy warto mówić o całej Unii Europejskiej, ale konkretnie wydaje mi się, że właśnie Polska może tą szansę wykorzystać. Mówiliśmy już o tym, jaki jest ten potencjał dla całej gospodarki, ale my jednocześnie mamy szansę być liderem, jednym z liderów w Europie rozwoju sztucznej inteligencji, dlatego że mamy niesamowicie dobre zaplecze talentów nauk ścisłych, które są kluczowe do rozwoju tej sztucznej inteligencji. A z kolei i do napędzania innowacji, które powstają w świecie akademickim, ale przechodzą do świata biznesowego. Rzeczywiście Europa ma duże doświadczenie w regulacji, pewnie za duże, bym powiedziała, ale to już to chyba o tym już to też często wybrzmiewa. Ostatnio usłyszałam takie porównanie, które powtarzam, bo uważam, że pokazuje sedno sprawy. Usłyszałam je od kolegi z Mastercarda, który powiedział, że jeżeli przyjmiemy, że Europa jest w roli takiego regulatora, jest takim świetnym sędzią, piłkarskim załóżmy, który sędziuje w meczu, w którym Stany Zjednoczone walczą z Chinami, to jest to fascynujący mecz, ale jaki jest problem? Nawet jeżeli jesteśmy najlepszym sędzią na świecie, to jaki jest w tym problem? Sędzia nigdy nie wygrywa. Nigdy nie wygrywa żadnego meczu. Sędzia co najwyżej sędziuje. I ja uważam, że ponieważ Europa ma wielkie doświadczenie w regulacji, to powinna to doświadczenie wykorzystać w taki sposób, żeby sztuczną inteligencję, którą należy regulować, tak? I o tym też głośno i wyraźnie mówimy. Jest to zbyt duża innowacja, żeby nie była regulowana i nie była regulowana dobrze. To doświadczenie i te wszystkie potknięcia regulacyjne, które Europa zaliczyła w ciągu ostatnich 20 paru lat, wykorzystać do tego, żeby stworzyć system regulacji sztucznej inteligencji, który daje poczucie bezpieczeństwa z jednej strony, ale nie zatrzymuje innowacyjności, wręcz ją, że tak powiem, rozwija. I uważam, że tak wysoko postawioną poprzeczkę Unia Europejska powinna sobie postawić. A właśnie miałam pytać, czy pani zdaniem jest szansa, że jest prosta temu zadaniu? Trzeba próbować. Wszystko dzisiaj tutaj na Europejskim Forum Nowych Idei mówimy o tym, że dużo rzeczy zaczyna się od ambicji. Więc uważam, że jeżeli postawi sobie za cel, to ułożymy plan, aby tak się stało. Natomiast jedynym sposobem, żeby odważnie i odpowiedzialnie rozwijać sztuczną inteligencję, to jest zrobić to razem. Proszę zwrócić uwagę, że o ile sztuczna inteligencja jest nowym tematem, relatywnie nowym, paruletnim, to wielkie firmy technologiczne nad sztuczną inteligencją pracują już od wielu lat, stosując własne systemy samoregulacji, które są publiczne i można na stronach je sprawdzić. Doświadczenie wynikające z samoregulacji tych firm powinno być ważnym elementem, który jest przyniesione do rozmów pomiędzy regulatorem, światem akademickim, światem biznesowym, światem etyków, szukanie rozwiązania, które wykorzysta szansę i ograniczy ryzyka związane ze sztuczną inteligencją. Jaką widzi pani w tym rolę takich gigantów technologicznych jak Google? My bardzo chętnie się dzielimy naszym już teraz prawie chyba 20-letnim doświadczeniem z rozwoju sztucznej inteligencji, bo doświadczenie zdobywa się z czasem, a ilość lat, od lat inwestujemy w sztuczną inteligencję,
Więc proszę mi wierzyć, że są u nas osoby, które bardzo chętnie podzielą się tym doświadczeniem po to, żeby stworzyć jeszcze lepszy ekosystem do rozwoju tej innowacji, którą, tak jak powtarzam, jest to przełomowa innowacja i warto, żeby Europa nie zmarnowała tej szansy, którą sztuczna inteligencja reprezentuje. To na koniec jeszcze, ponieważ mówimy o sztucznej inteligencji i nowych technologiach w kontekście dużych szans, to słów kilka o zagrożeniach i o tym, jak polskie firmy są przygotowane do ewentualnych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem, między innymi. Powiem tak. Usłyszałam kiedyś, że największym niebezpieczeństwem, największym zagrożeniem związanym ze sztuczną inteligencją to jest nie wykorzystać szansy, którą ona stwarza. Wspomniała Pani o tym, jak innowacyjny jest system bankowy w Polsce. System bankowy w Polsce jest innowacyjny, również jest ultrabezpieczny. My te ostatnie dwa i pół roku, kiedy jesteśmy państwem graniczącym z państwem, które jest w stanie wojny, dało nam doświadczenie radzenia sobie z budowania cyberbezpieczeństwa w takim przyspieszonym trybie i na takich sterydach. I to jest bardzo ważne. Uważam, że w Polsce cyberbezpieczeństwo i rozwój cyberbezpieczeństwa jest na najwyższym poziomie. Natomiast jesteśmy tak bezpieczni, jak bezpieczne jest najsłabsze ogniwo całego systemu. I zawsze w wypadku to samo można przenieść na firmy, jak mówimy też o użytkownikach, cały system bezpieczeństwa użytkownika w sieci absolutnie powinien być, ale to też musimy mieć tego świadomego użytkownika, który wie, że warto często zmieniać hasło w internecie, który wie, że warto klikać OK, jak przychodzi kolejny update systemu, bo zazwyczaj w większości takich update'ów są zwiększone parametry bezpieczeństwa, który wie, dlaczego należy stosować wieloetapowy system weryfikacji, i analogiczne rzeczy powinny dziać się po prostu w firmach. Pracownicy powinni być świadomi, że z poziomu każdego jednego pracownika firmy ten system musi przejść test bezpieczeństwa. Dziękuję pięknie za rozmowę. Bardzo dziękuję.